Topowe gry na Commodore 64 według Borga z Retrogralni. Blumax z roku 83, wydanych pierwotnie chyba na Atari, ale jak twierdzi nasz spec Frabi, na Commodore 64 wersja jest lepsza i bardziej rozbudowana, choćby o ciężaróweczki. Wcielając się w rolę asa brytyjskiego lotnictwa, musimy bombardować fabryki, burzyć mosty, likwidować samoloty przeciwnika, a od czasu do czasu również tankować na lotnisku, co nie jest takie proste i oczywiste. Zresztą podobnie jak reszta gry, dlatego przed rozgrywką najlepiej przeczytać do niej instrukcję albo obejrzeć pełny film o niej na naszym kanale, szczególnie że w tej grze nie ma się drugiej szansy i tylko jedno życie.